Niebawem Wrocławska Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia z ulicy Łowieckiej przeniesie się do nowej siedziby położonej obok gmachu Filharmonii. Około 7 maja zaczniemy odsłaniać te elewacje w 60% od Piłsudskiego i w części od Filharmonii. Będzie już bardzo ładnie widać, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. No, my chodząc po rusztowaniach widzimy, że wrażenie jest naprawdę duże. Jeżeli chodzi o roboty wewnętrzne, wykańczamy już sufity na poszczególnych kondygnacjach. Rozpoczęliśmy roboty malarskie, rozpoczęliśmy roboty wykończeniowe podłóg. W nowej szkole będziemy mogli rozwinąć naprawdę wiele możliwości w wielu obszarach, aspektach kształcenia artystycznego typowo w szkole muzycznej. Mianowicie przede wszystkim lokalizacja tej szkoły pozwoli nam służyć mieszkańcom. Nowe jest to i o dziwo nie ma to aspektu muzycznego, że będziemy mieli prawdziwą salę gimnastyczną. Do tego dwie sale kameralne, szereg sal ćwiczeniowych dla uczniów, oddział przedszkolny oraz oddział zerówkowy. W chwili jeszcze jak pozyskamy salę Filharmonii Wrocławskiej, która też jest przewidziana dla nas, będziemy mogli naprawdę w pełni służyć mieszkańcom, organizować wiele, wiele wspaniałych koncertów, festiwali, konkursów. Szkoła będzie czynna już od 1 września.